Animacja. Strony książki przewracają się. Wyskakują czytające postacie. Kobieta, dzieci, pan w kapeluszu. Dwójka przedstawia. Książki na jesień. Konrad Festiwal, Kraków. Bruno Schulz Festiwal, Wrocław. Andrzej Stasiuk, pisarz. Nominowany do Nagrody Literackiej Angelus 2015. Ostatnio wziąłem, ale też nie miałem czasu, żeby czytać Tajną historię Mongołów. To jest kapitalna proza, jest tak nowoczesna, tak współczesna. Po prostu jadą chłopcy, dojeżdżają, mordują, mają przecudowne imiona, spotykają się w jakichś sojuszach, które następnie pękają jako konkret. I to się czyta niemalże jednym tchem, bez autora. Marcin Baran, poeta, dyrektor Bruno Schulz Festival. Nowa książka Marcina Świetlickiego, Delta Dietla. Taki wyimaginowany dziennik podróży przez Kazimierz. Podróży duchowej oczywiście. Ceglany mur, żeliwny płot z gwiazdą Dawida. Na ścianie mural z napisem w języku hebrajskim. Marek Kondrat, aktor. Niezwykła rzecz, muszę powiedzieć, i z czystym sumieniem i gorąco polecam Józefa Rota, Kryptę kapucynów. Marek Kondrat kartkuje książkę. Rot, dziennikarz i pisarz urodzony w Lwowie w końcu XIX wieku, który zginął śmiercią samobójczą w 1939, wtedy kiedy Hitler zaanektował Czechosłowację. W akcie jakiegoś straszliwego protestu i rozpaczy, zakochany w monarchii habsburskiej, która na jego oczach właściwie dokonywała żywota. Niesłychanie gloryfikujący czas potęgi Austro-Węgier. Wokół dziecka fruwają gołębie. Przy rynku sukiennice. Dziennikarz, co widać, poza talentem pisarskim, bowiem jego umiejętność oglądania świata, patrzenia na ludzi, drobiazgowego, niesłychanie precyzyjnego opisu, wrzuca nas w środek akcji. Czujemy się odczuwający to, co się dzieje w książce. To niezwykły, rzadki talent. Bardzo długo był czytany właściwie tylko pod kątem pewnego rodzaju nostalgii, historycznej nostalgii za tym dziwnym bytem, którym podobno była Galicja. Ale chyba pora, żeby zacząć też widzieć inne w nim rzeczy, na przykład ten genialny zmysł cudowności. Małgorzata Łukasiewicz, tłumaczka, krytyk literacki. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kłoska, Agnieszka Jęksa, Kamil Hasiuk, Tomasz Ruszkowski, Michał Baczuń, Karol Wyszyński, Katarzyna Bogucka, Szymon Tomiło, Marcin Schulz, Edyta Bańkowska. W programie została zaprezentowana książka Marka Kondrata W inne strony. Premiera 18 listopada 2015 roku. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki. Marek Kotula, Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. Telewizja Polska S.A. Program drugi, Instytut Książki 2015. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.